Ładna pogoda się robi, na styczeń jest, ale za jakieś półtora, dwa miesiące wejdziemy już w pole. Tak jak ja przewiduję, no to jest w marcu na pewno. Jak zimy nie będzie w marcu oczywiście, bo... Kto wie, ładne słoneczko świeci, czykolwiek... Powiem wam tak, dla mnie jest ciepło, jak na styczeń dla mnie jest bardzo ciepło. Tutaj właśnie chcę wam pokazać, jaką mamy tutaj pszenicę. Mam nadzieję, że widzicie, jak nie to mam zaraz tutaj. Teraz możecie zobaczyć, jaką mamy pszenicę. O kurde, wieje trochę tutaj na polu. Trochę się lepi. Nie będę tak chodzić za bardzo na pole. Ale jak możecie dostrzec, tutaj jest taka ota pszenica. No nie, no pszenica. A więc jednak posprzątaliśmy tutaj... posprzątaliśmy właśnie... moją dwunastkę, aczkolwiek nie nagrałam tego, bo kamera się rozładowała i nie wiem właśnie w którym momencie też się rozładowała mi się, kiedy wam coś tam mówiłam, więc zobaczymy z przemontowaniem, jak to będzie, ale macie, Rodeiko gra ładnie. Więc fajnie, to jeszcze żużel,
jakoś wstanę, to ja mam tutaj, to jest zawsze telefon, wkładam jak gdzieś tam jedziemy, bo kamerę nie wiem, czy się tu musi gdzieś włożyć, poczekajcie. Da radę ich zmieścić, ale ona się nie utrzyma, więc da. Sorry za to, za to, za to. No i tutaj jakieś tam przybory, tutaj jeszcze jak ktoś by chciał usiąść. Wszystko posprzątane, przygotowane na nowy sezon, więc gitara. Fajnie, fajnie, fajnie. No, więc zaraz mi się znów kamera padnie, więc pójdę ją naładować i coś nagram. Będzie wspomaganie zakładane w tej kierownicy, więc będzie leciutko o sobie. No. Więc... Czemu lecimy? Ktoś dał maleńki? Cześć! Czemu lecimy? Tak! Malutki! Byćku mój! Ach, to są byki. Ktoś mi się tam pytał na... Ej! Nie licz mnie! Pytał się na... kanale, chyba na Facebooku, jakie mamy byki, no to jak widzimy różne, prawda baranku? To jest też byczek, baranek, to są też wszystko byczki. Oj, powiem wam, że kamera mi się włączyła jak nagrywałam i nie wiem, w którym momencie się włączyła, bo jeszcze tego nie sprawdziłam, ale przy montowaniu wszystko się okaże, w którym momencie mi się wyłączyła ta kamera. Boże, mówię po jakimś niemiecku. Już mnie widzę, zabiją. Oj, patrzcie, bratek. Kurwa. Jezu. Nie ma. Dobra. Wow. Dobra, zamykamy te drzwi, bo ciągnie, ja ukinam się. I kiedy się wycielisz? Ty jeszcze nie wiesz sama. Ale już, już, już. Ta jałówka dojada tą krajówkę. Ej, spokojnie. Ona się mnie boli, bo jej wpierdoliłam raz. Dobra. Co to kurde robi dalej? Dobra, zobaczmy, czy się nagrywa. O. Widzicie, jak się ładnie nagrywa? Ładna pogoda, no może robię wam szczerze, że trochę już mi jest też zimno. Zrobiło się trochę mi zimno, bo wiatr moim zdaniem jest taki trochę teraz zimniejszy. No mamy dzisiaj wtorek. Ale powiem wam, który jest. 20 albo 21. Coś takiego. Więc wiecie. No co tam, misiaczku mój? Co? Lubisz być? Lubisz być. Też być na filmie, tak? Fajnie, fajnie. Tak. Wiecie, jaka to jest grzeczna krówka? Można ją przyprowadzać, nawet sama będzie iść. Nauczyliśmy ją rozchodzić na tamy podwórek. Ale teraz mamy zamontowaną tu dojarkę. Nagramy kiedyś vloga z dojenia krów i opowiem wam, jak to wygląda. Bo niektórzy może nie wiedzą, a chcą się dowiedzieć. To opowiemy coś tam z braćmi swoimi. I będzie kites. Zobaczcie, tam braterek jedzie, jedzie, patrzcie. O. Cały czas prac, serce pracuje. Ale on jeździ, Jezu, jak wariat. Wariat. Co nie? O, nie pamiętam, jak ty się nazywasz, że za dużo was zapamiętać. Butów mi proszę nie lizać. Tak. A ta jałówka ryczy, bo chce wody. Zara ma dostać, ona zeszła. Ej, co tam jeszcze wam miałam mówić? O bykach powiedziałam wam coś tam nieco. Tutaj są małe, tutaj dwa duże, tam więcej stoi takich, więcej dużych. No sprzedawane w jakimś niedużym czasie. Więc wiecie kiedy... Co ty robisz? Tam petłoki są w... Taczce. Tak. Co tam? Tak. No. I tak to bywa, kochani moi. Takie leżą te króweczki, odpoczywają sobie. Marianek jeszcze nie przyszedł, więc... Ale musi się pokazać, Marianek. Marianek standardowo się musi pokazać we vlogu. Więc jak się pojawi, to wrócimy do was.